Chłodziaki, a dzisiaj przetestujemy sobie grę, w którą jeszcze nigdy nie grałam. Jest to Gacha Life. Co to dokładnie jest? Troszeczkę widziałam na TikToku, ale nie jestem pewna. Wydaje mi się, że to jest jakieś stworzenie scenek, tworzenie ludzi, looków. Zaraz zobaczymy, czy stworzymy tam naszą muffinkę. Coś jak Toka? Myślisz? No nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, nie widziałem jeszcze tego. Zaraz się okaże, także co? Pobieram na telefon i odpalam. Dobra, pokazano się jakiś tutaj ekran startowy. Mam nacisnąć, dobra, kiedy to wszystko jest uroczo, jeciu. Tu widzę jakiś samouczek, to się przyda na pewno. Witamy w Gacha Life. Okej. Okay. Czy my mamy tutaj tworzyć nawet jakieś historie? Coś takiego? Minigry! Ja cię kręcę, to są minigry! Przybieranki, wszystko jest w takim stylu anime, kawaii. Strasznie się to podoba. Mamy tutaj 20 różnych charakterów, okej. Okay, to wszystko pomijamy, to nieistotne. Pewnie później będę wracała się do tego, będę nie będę ogarniać. Okej, okay, skończyłam tutorial i dostałam właśnie 200 diamentów. Czy to dużo? Wiesz co, w realu na pewno byłoby to dużo. No, pewnie tak. Już dalej nie ma, więc skip. Tu mamy jakąś postać randomową. I ja stwierdziłam, że weźmy... O, może to... O, od niej zaczniemy, bo jest różowa. Team różowa, no nie? Musi jak najbardziej pasować do naszej muffinki. Okej, okay. Ja nie zbyt więcej ją tutaj. Okej, okay, powoli. A, muffina, skup się. Na pewno da się jeszcze jakieś rzeczy pozmieniać. A, to są już gotowe postacie. Nie chcę gotowe, ja chcę sama stworzyć. A, dobra, dobra, już mam, okej. Okay. To jest nawet ikona. O, Boże, ile to jest tego. No to się teraz baw. Dajcie mi koniecznie znać, czy też gracie w tą grę. I jak wyglądacie w tej grze? Jaki macie kolor włosów? To jest ważne. Czy da się tam kitka zrobić? To jest ważne. Różowa cera. I kurczę, tak? Idealna, będę miała różową karnację. Więc mamy różową, okej. Okay. Zamykamy, dalej patrzymy. No ja jestem niziutka, więc mnie troszkę zniżymy. Może to jest o Jezu. Niziutka muffinka. Najsłodsze, nawet tutaj tak się takie rzeczy wybierać. Jak róż na policzkach. To jest poza, w której mam być. Może z niczym niekoniecznie, ale ja bym może stwierdziła, że jakąś uroczą, jakąś taką, ojejciu, taką na pewno taką, dobra. Cień nawet, czy może padać? Po co takie rzeczy ustawiać? No ale dobra, z jakiegoś powodu to robimy. Tutaj mamy ink mod, ojejciu, cotton candy, śliczne. Może ta zostaniemy, bo to wygląda trochę jak moja muffinka z Minecrafta, w ogóle mój kanał gamingowy macie proponowanych, także zapraszam. Muffina Art Gaming, koniecznie zerknijcie. To już stąd wybraliśmy, więc to już niech tak zostanie. No i tyle, dobra, idziemy tutaj teraz do włosów. Nawet mogę sobie wziąć jakieś, ojejciu, to jest ilość warstwowa fryzura. Co? No to jak się baw teraz. To? Nawet taki kikut może mi odstawać. Czy tam będziemy mieć własny domek? Właśnie nie wiem. Dlatego się najpierw skupię na tworzeniu mojej pięknej muffinki. Napiszcie w komentarzach wszystkie porady odnośnie Gacha Life. Tak, koniecznie. I czy chcecie, żebym dalej ją nagrywała? Jejciu, nawet ogon mam. Co? Ogon mi się właśnie pojawił. Fajnie. Okay, fajnie, cieszę się. Będzie się dało tam kota zrobić? Dzięki. Właśnie, wiesz co, tak, bo jestem w tym momencie kotem. Tak, więc chyba da się. Ojejciu, tak można było od razu. Ale wiecie, chyba czy na pewno? Kartka jest piękna, no jestem w tym momencie kotem, no to chyba tak. Ja zostanę przy tym. Dalej zobaczymy sobie końcówki, aha, czy będę miała długie włosy, czy nie. No jak już miałam tamto, no to bym takie coś. Jejciu, to jest strasznie skomplikowane, ja wam powiem. Tego jest tak wiele, że ciężko mogę coś wybrać. Warkocze to się taka zwariowana trochę fryzura. No ale taką właśnie zróbmy. Tutaj mamy jeszcze front włosów, okej. Okay. Dobra, nic nie mówię na ten temat. Wydaje mi się, że ten będzie taki najbardziej fajny. I ostatnia nam rzecz została, czyli jakby ten taki czepek, jak to nazwać, ale w ogóle mega sprawa, jeśli chodzi o tworzenie fryzury. Wydaje mi się, że moja muffinka będzie miała właśnie tak wyglądającą fryzurkę. Dalej idziemy do oczków, jakie słodkie. O nie, to nie są słodkie. Czemu ja mam taki czarny pasek? A to jest to. Bo jesteś, jak to się nazywa, gotką, jejciu, tak? Nawet zmarszczki miałam, bliznę, jakieś różne... O jejciu, kociaka mogę odebrać, bym miała kitkę na policzku. Dajcie mi znać, czy mamy też stworzyć kitka naszego w tym. Są uszy, możesz być kotem, faktycznie. Ale ja bym wolała mieć opaskę. W to, co nie mogłem mieć, być kotem w 100%. Biorę. No faktycznie, masz rację. No i to będzie chyba tak. I jeszcze bym... Matko, jakie brwi. O, jakie słodziutkie, dobra, wiecie co? To nie można totalnie stworzyć różne charaktery. Więc ja jestem póki co zachwycona tą grą. Bez brwi? Nie, no zostawmy może jakieś brwi. Okej, okay, i jeszcze tylko zostanie nam jakieś... O jeźdźcie, jakie słodkie te usteczka. Ja nie wiem, no w sumie mogą być, sądzę, że będą... Okej, okay, jeszcze tylko oczka zerkniemy sobie wszystkie. Jakieś takie urocze, ja bym chciała urocze, takie najbardziej kawaii, czyli chyba te. Tak, te. No dobra, idziemy dalej, czyli do ciuchów. A z ciuchów mamy, jakie ładne są te bluzeczki. O, ja cię kręcę. Ja bym wybrała coś takiego niby eleganckiego, niby... Nie, no to jest słodkie. To będzie chyba najsłodsze, więc przy tym zostaniemy. Rękawki? Czy mi się nudzi, że mam to wszystko wybierać? Moment, bo już mi się tu coś...
Nie podoba. Już nie marudzę, bo już mi znikło, więc może nie marudzę. Ja jestem spódniczką, uwielbiam spódniczki, a to nie są spódniczki, a to są skarpetki. Nawet skarpetki wybieram. Podkolanówki teraz wybieram. Ba się dwie różne skarpetki założyć? Jeju, jakie kreacje. Wiesz, to nie da się, no niestety. Słabo! No tak troszkę. Oj, jaka słodziutka ta spódniczka. Ale chyba zostanę tej. Są ciężkie wybory, ja już po prostu jestem cała spodzona serio. Ojej, co dobra, no to tak. To jest taki wielki miszmasz, ja wiem, może jakieś niższe budki do tego, bo już tego się strasznie tutaj dużo dzieje. No, zostanę przy tych. Okej, okay, jest ślicznie, jeszcze idziemy. Tu pewnie są jakieś opaski. Takich rzeczy nie chcemy. To zerwiemy, chociaż może jakąś karteczkę to jednak zostawimy. Dobra. Jeszcze tutaj skrzydła nawet mogę mieć. Mogę być wróżką! Będę wróżką, ale mega! Te są słodziutkie, to będą takie motylkowa wróżka. To jest bardziej motylek. No to zostaniemy takie. Chociaż te kolory wszystkie już są takie same, ale ja mogę sobie wybierać. Dobra, mówi, no brawo. Jeszcze to zmienimy, żeby nie było wszystko tak totalnie w jednym kolorze, bo już trochę mnie to męczy. Okej, bo nie rozróżniam wszystkich rzeczy. Szybko do jakiejś, nie wiem, czy nie chcemy. Mateczko, ja naprawdę nie chcę wiedzieć, po co to jest, ale na razie to zostawię, nawet ogon sobie mogę wybrać. Syrenie ogon. Z tyłka. Syrenie ogon z tyłka. Serio? Bez ogonu jednak. I jeszcze tylko sobie wybierzemy. Tu są opaski, a ja powinna mieć jakąś paskę, że mam kokardkę we włosach, więc chyba mi wystarczy. Dobra. Sądzę, że to jest wielki miszmasz, nie oceniajcie ogonem, ale wydaje mi się, że będzie okej. Okay. Moja nazwa, Muffinka nazwiemy się. Nie zajęta będzie. Ale nie, to jest jakby nazwa mojej postaci, czyli jakby to jest mój świat, rozumiesz? Ja teraz chodzę. Aha, dobra. A to nie Muffinart? No nie, no to jest moja Muffinka, tak jak w toce. No, tu się... Aha, tu nawet mogę... Jesteś artystką, oczywiście. Jestem artystką, więc to musi być tak. Older sister. Jestem w sumie... Mam starszą siostrę, więc jestem młodszą siostrą. Okej, okay, i chyba to będzie tyle. Czy ja właśnie stworzyłam postać? Widzicie, brawa, właśnie Muffinka stworzyła postać. Co prawda wygląda dziwnie, ale jeszcze nad nią kiedyś popracujemy. Teraz jak to dalej się idzie? To jest jakieś studio. Tutaj mogę dojść na przykład moją postać, tak? Jest moja Muffinka, dobra, mamy... A to nie jest online to wszystko? Nie, ja tworzę tutaj sama te rzeczy. Serio? Myślałem, że tu normalnie jest online wszystko, że normalnie możesz tak jak mówi Star Planet. Patrzcie, ojciu, chyba coś kliknęłam po kolei. Ja mogę tutaj nawet nie obracać w ogóle, ale... A nie, nie, już zapisałam ją. A nie, jest okej. Okay. Mogę ją nawet jakby szlatać, to będziesz latać w tym momencie, tylko jakoś tak na widoku. Co ja mogę tutaj dodać na przykład? Tu jest wszystko, a jakiś taka muffinkowa kraina by się przydała, taka mega, mega słodziutka. To jest jajeczna, a ja jajek nie chcę. Serduszkowe, jej, jak to jest wszystko śliczne. A tutaj w ogóle nie widzę, co się dzieje i dostaję czopląsu, więc może jeszcze coś innego tutaj wykombinuję. O, jest piękne! No to przy tym zostajemy. Mogę mieć nawet pieska, bo świnkę! Ja bym miała świnkę, Kitek, wiesz, że bym miała świnkę? Jak to świnka będzie miała świnkę? Dzięki. Przecież jesteś świnką! Chcesz mieć pandę czy owieczkę? Ja chcę mieć pandę. Albo może chomika? Nie, ja chcę pandę. A nie chcesz chomika? Panda jest dobrze. Jak Kitek, leniwa. To ja jeszcze weźmę sobie sama chomiczka. Bo mogę go obrócić, da się go obrócić. Super, dobra, co my tutaj dalej mamy? Mamy tu... Muffinkę! Ja chcę ją powiększyć! Ja chcę ją powiększyć! Mam... O nie, zmniejszyłam. Ja mam Muffinkę, wiesz? O nie, gdzie moja Muffinka? Uciekła. Nie mam Muffinki, koniec. Zwiała po prostu, nie, pojechała na ferię. Nie, tego nie chcę. Mam moje Muffinki. Magicznie znikają, dobra. Czyli jednak Muffinka nie jest mi dana, niestety. Może później się jakoś odetnie to i się naprawi. Mamy tu tęczę. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jakieś konfetti? Czy ja mogę... A, mogę to powiększyć? Tak, dobra. Czy ja tu mogę zrobić całą aranżację i kwiatuszki? Nie oceniajcie na razie, jak to wygląda, bo na razie badam teren, co ja tutaj mogę zrobić. Czyli mogę tu jakieś te scenki... Patrzcie, tu jest w ogóle coś zablokowane. Czyli pewnie od jakiegoś poziomu. Niektóre rzeczy stąd mnie przerażają. Ale cóż, i tu są zablokowane rzeczy, więc zostaje nam dymek. Dobra, no to co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć cześć. Nie, hejka wszystkim powiem. Hejka wszystkim! Ale to w końcu ty jesteś online, czy nie? Ja robię swoje scenki. Aha. Dobra, widać cię. Tylko bym cię lekko przesunęła, bo cię już przestaje powoli zauważać. Tutaj bym cię przesunęła. Dobra, i teraz jeszcze chciałam świnkę zmienić. Świnka się gdzie zmienia? No dobra, jeszcze... Nie mogę znaleźć, gdzie są te moje Muffinki. Powiedzcie, co zrobiłam źle i gdzie one zniknęły, no ale trudno. I teraz co ja mam zrobić? Po prostu wyjść? A, save, zapisz. Czyli ja to mogę zapisać. Czyli mam różne propozycje do zapisania. Dobra, no to w takim razie już ogarnęłam. Gaha Live Games. Games! Ojejciu, to są ciężkie gry. To ja nie wiem, czy ja to nie zostawię na kolejny odcinek. Ojejciu, co ja kliknęłam? Matko, co ja kliknęłam? Czy to są ludzie? O, witam mnie, witam się, Luini. Porozmawiaj, dobra. Mam jakieś punkty, właśnie dostałam. Jest coraz lepiej, okej. Okay. Co dalej? Okej. Okay. Ja chyba nie będę czytać, po prostu przeklikam wszystko. To jest Friends Level. Czy on
nas uczy mówić? O, mogę go coś zapytać, to zapytamy. No dobra, wbijam jakieś punkty, których nie ogarniam. Ja totalnie nie wiem, co ja w tym momencie robię. Zdobywam level przyjaźni. Co? Masz level przyjaźni? A on mi tłumaczy, co się dzieje, tylko że czemu ja za to zdobywam? Bo wtedy jesteś inteligentniejsza. Zdobywasz experience, tak zwane doświadczenie. Czemu ja właśnie dostałam jakieś takie dziwne rzeczy zablokowane? A że mogę mu dać gift? Okej, tylko że ja nie mam odblokowanych tych giftów. Ja nie wiem, co ja mam robić. Proszę, nauczcie w komentarzu, jak tak, Mufinka, jak ma grać w Gacha Live, bo to jest straszne. Patrzcie, ja chodzę tutaj. Ja tędy chodzę, ja tutaj jestem właśnie w jakimś parku. Ja mogę się do nich, czyli to jednak jest internetowe. Może to po prostu są boty. Sama jesteś botem. Dlaczego tam nie ma internetowego? Dlaczego? Co jest? Musi być internetowe. Matko, to nawet mogę mówić coś przez... No tak normalnie. Powiedz cześć wszystkim. Pisząc to jest trochę wszystkim. To jest trochę... fajne. Nie no, przerażające. Czemu? Właśnie doszłam na metro i dzień dobry panu, bo ja się tu zgubiłam. Czy może mi pan... Okej, dobra, idziemy dalej. Tu... Ojej, Łukasz właśnie do nas... Dotarłam do piramid. Nie było tematu. Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że to jest... koniec. Doszłam tutaj do piramid, to pewnie to jest Cheopsa. Tak się wydaje, chociaż ciężko mi powiedzieć. Także tak, mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie napiszcie mi, jak ja mam w to grać, bo troszeczkę nie pogarniałam. I koniecznie napiszcie też, jak wam się podoba ta gra. A my, słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!